Żona mojego kumpla już pół roku przed weselem ćwiczyła, żeby dobrze wyglądać. Słowakowską. Kojarzycie, panie? Trenerkę fitness? Pół kobiety, pół koń? Ija! Słuchajcie, ona jest tak wysportowana. Ona ma tak gibkie ciało, że to nasze biedne dziewczyny przed telewizorami nawet nie są w stanie powtórzyć tych ćwiczeń. Dlatego ona stosuje ułatwienia ćwiczeń. Na przykład normalna pompka wygląda tak. Znaczy, mógłbym pokazać na ziemi, ale tam z balkonu nie zobaczą. A jak wygląda pompka Chodakowskiej z ułatwieniem dla kobiet? Normalny przysiad, no wiadomo. A przysiad Chodakowskiej z ułatwieniem dla kobiet? A jak to wygląda po drugiej stronie ekranu, po drugiej stronie telewizora, gdy kobieta ćwiczy? Jakie 10 powtórzeń? 20. Będę od ciebie szczuplejsza, dziwko. Wchodzi mąż. Brygida, co ty odpierdelesz? I dlaczego nie w kuchni? Z kim te wygibasy? Chodakowska. Też bym się z nią powyginał. A Chodakowska poleca. Drogie panie, ciszymy w takiej oto opasce magnetycznej, która wspomaga spalanie tłuszczu oraz spalanie diesla na trasie. Trenujemy również w takim obcisłym body. Jaki rozmiar nosi, drogie panie, boja? XXXXXXXS. A po drugiej stronie ekranu to się dzieje 40 powtórzeń. A co się w tym czasie dzieje w domu Grycanki? 70 powtórzeń. A jest to dziwne, bo pani Ewa bardzo dba o swoich podopiecznych. Interesuje się nimi, dzwoni do nich. Halo, jak tam efekty ćwiczeń pani Ania? Jo, jo. O, słyszę, że pani ze Śląska. Nie, efekt jojo.